W ostatnich latach, a zwłaszcza od czasu wprowadzenia rosyjskiego embarga, hodowla trzody chlebnej przynosiła straty, więc ograniczano pogłowie. Potem doszło ASF. Sytuacja jest poważna. Jest to choroba praktycznie nieuleczalna, która może spowodować bardzo duże straty ekonomiczne. Aktualnie w Polsce mamy blisko 100 ognisk, czyli tych miejsc, gdzie ASF wystąpił w hodowli świń, oraz blisko 500 przypadków, gdzie wystąpił u dzików. Zagrożenie afrykańskim pomorem świń w tym roku znacząco wzrosło. Strefa się powiększa. Aktualnie województwo podlaskie, mazowieckie, część województwa lubelskiego, część warmińsko-mazurskiego jest w jednej z tych trzech stref, jeżeli chodzi o ASF. Ponadto wystąpił ASF na terenie Republiki Czeskiej oraz ostatnio na terenie Ukrainy, blisko granicy z Polską. Z powodu wprowadzonych przed rokiem nowych zarządzeń weterynaryjnych organizowane są szkolenia dla hodowców. Staramy się hodowców uprzedzać przed tym, co ewentualnie ich może czekać, co ich może spotkać. Z tygodnia na tydzień mamy coraz bardziej niepokojące informacje. Liczba przypadków u dzików cały czas wzrasta. Hodowcy zdają sobie sprawę z zagrożeń i chętnie uczestniczą w szkoleniach. Tu chcę dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą spotkać mnie jako hodowcy trzody chlewnej w moim gospodarstwie. Rygorystycznie przestrzegamy wszystkich zasad dotyczących prawidłowego cyklu hodowli. Przebieramy się, wchodząc do chlewa, przebieramy się. Przestrzegamy oczywiście zasad dotyczących odpowiedniego stroju. Niestety hodowcy uważają, że przepisy w sprawie ochrony przed ASF nie są zbyt jasne. Za mało też jest szkoleń. Wszyscy hodowcy, którzy są w jakiejś tam strefie zagrożenia, powinny zostać przeszkoleni. Natomiast szkolenia, które się odbywają, w nich uczestniczą raczej więksi producenci, którzy wiążą swoją przyszłość z hodowlą świń. Natomiast mniejsi, którzy utrzymają mniej świń, zazwyczaj w takich spotkaniach nie uczestniczą. Przed rokiem weszły w życie nowe przepisy w zakresie znakowania, czyli kolczykowania i tatuowania świń oraz w zakresie świadectw weterynaryjnych. Rolnicy mają nadzieję, że to zatrzyma rozprzestrzenianie się ASF wśród dzików i świń na terenie kraju. Lepiej późno niż wcale. Niemniej wydaje mi się, że jakiś skutek może odnieść. Chociaż powiem szczerze, w mojej opinii to głównie depopulacja dzików i zwrócenie uwagi na ludzki czynnik rozprzestrzeniania się ASF-u ma największą rolę w rozszerzaniu się terenu, gdzie występuje choroba. Rozprzestrzenianie się choroby może powstrzymać też wprowadzony nakaz zmniejszenia populacji dzików. Na wschód od Wisły ta populacja dzika musi być rozrzedzona do poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy. To wychodzi jeden dzik na 1000 hektarów. Na zachód od Wisły to zalecane jest 5 osobników na 1000 hektarów poza pasami wzdłuż autostrad, do 35 km wzdłuż autostrad, i tamta populacja również musi być rozrzedzona do poziomu 0,1 na kilometr kwadratowy. My po prostu wykonujemy zadanie w imieniu Skarbu Państwa i będziemy to czynić. W tej chwili zwalczamy ASF, chorobę, która zagraża Polsce. Do końca listopada w województwie opolskim myśliwi mają upolować 25 tysięcy dzików. To jest 2 razy więcej niż przez cały poprzedni rok. Dzik będzie rzadki do oglądania. Już to się czyni. Nie ma już dzika właściwie. To, co było 3 lata temu, zapomnijmy. Hodowcy trzody chlewnej mają nadzieję, że to rozwiąże problem ASF, ale czas pokaże, czy tak się stanie.